Jezus Chrystus. Kochani, witajcie na koncercie Mocnych w Duchu. Chcemy dzisiaj razem z Wami spotkać się z Panem Bogiem w trakcie tego koncertu. Chcemy prosić Was, ażebyście wsłuchali się dzisiaj bardzo dokładnie w słowa tych pieśni. My często prosimy Pana Boga, prosimy Ducha Świętego, ażeby pomagał nam pisać teksty, ażebyśmy mogli później śpiewając i modląc się tymi tekstami, słyszeć samego Pana Boga. Pozwólcie Mu dzisiaj tym koncertem przemówić do Was. Będzie on miał ten koncert trzy części. Na samym początku chcemy popatrzeć się razem z Wami na krzyż, na dowód największej miłości na świecie. Gdybyśmy dzisiaj zapytali każdego z Was, czy jesteś gotowy dzisiaj umrzeć? Jest taka jedna osoba, jest nią Jezus, który powiedział: jestem gotowy umrzeć dzisiaj i to za Ciebie. Na Golgocie stoi krzyż. Żalu to na dziewiczych swoich.
Jezus nie kalkulował i dzisiaj też nie kalkuluje, jeśli chodzi o nasze życie. Wszystko to, co zrobił na Kalwarii, było spowodowane tym, że patrząc na każdego z nas, On działał przez miłość. Jesteśmy dla Niego bardzo drogocennym skarbem. I za każdym razem, kiedy my w swoim życiu niesiemy bardzo ciężki krzyż, Jezus przychodzi do nas i jest bardzo blisko. Łapie nas w pół, łapie nas pod ramiona. Pomaga nam iść i mówi nam ciągle to jedno zdanie. Tak samo jak ja kierowałem się miłością w swoim życiu, tak i ty w swoich trudnościach. Kieruj się jedynym fundamentem. Jest to miłość. Po prostu kochaj. Miłość.
zebraliśmy się tuż przed tym koncertem, ojciec Paweł na krótko ukląkł przed nami zapytać nas, czy jesteśmy gotowi, a ja usłyszałam, jakby Jezus powiedział do mnie, czy jesteś gotowa za mnie umrzeć. I to pytanie przeraziło mnie, ale też postawiło mu w prawdzie. Odpowiedziałam, staję się gotowa. Ja nie wiem, co to znaczy. Nasze życie jest podarowane i wielkim darem, skarbem. Wszystko, co się w nim dzieje. Chcemy teraz zapraszać Ducha Świętego, bo Jezus nam go obiecał. I powiedział, że cokolwiek będziecie mówić, cokolwiek będziecie pragnąć, na co patrzeć. Ten świat jest przypomniany moim duchem, duchem żywym. I tam otrzymacie moją pomoc. I zachęcam teraz każdego z was. Ciebie i te osoby, które giną mi gdzieś tam za tym wielkim światłem. Jest nas naprawdę wiele i bardzo cieszymy się, że przyszliście do nas na ten koncert, razem z nami się modlić. Zachęcam, byśmy teraz powstali, bo będziemy wołali moc Bożą, Ducha Świętego, obiecanego, którego Duch, którego Bóg obiecał. Ciszy, spokoju, a niektórzy z nas
Twoim zranieniu, o ranie ukrytej przez lata, o ciężarze niepodejmowanej decyzji. Ale w tym wszystkim Pan mówi, nie lękaj się. Przyjdź do mnie, przyjdźcie do mnie wszyscy, utrudzeni, obciążeni, a ja was chcę pokrzepić. I to naprawdę się dzieje. W tej modlitwie, w którą teraz wchodzimy, będziemy modlić się hojnie także za siebie nawzajem. Wejdźcie w nią, ucząc się bardzo prostego tekstu modlitwy. Otwierajmy nasze serca na spotkanie z Bogiem, bo On przychodzi. Święte słowo i krzyż wskazują.
następny krok tej modlitwy, do którego chcemy Was zaprosić. I to działa, bo w obietnicy jest Ducha Świętego. Chcemy poprosić Was o modlitwę wspólną. Połóż prawą rękę na ramieniu osoby, która jest blisko Ciebie. Żeby to zrobić, potrzebujemy połączyć tutaj te ławki z pośrodku. Czyli taki krok wiary. Spójrzcie z prawej strony i lewo, tam są ludzie. Zachęcam, żebyście wyszli. Trzeba wyjść z ławek. Z jednej strony, z drugiej strony, tak żebyście mogli. To będzie ważne z zawierzenia w tym. Nie znamy czasem ludzi, którzy obok nas są, ale Bóg zna ich modlitwy. Podejdźmy z zaufaniem teraz. Kiedy już dotykamy tą osobę, ja poproszę Oletę, żeby podejść do mnie. Będziemy... Proszę Was, zamknijcie oczy, bo to pomaga nam. Duchu Święty, wejrzyj teraz na osobę, którą dotykam i dotknij jej. Ja nie umiem się tak modlić, jakbym chciała, ale proszę Cię, pobłogosław tej osobie. Wejrzyj jej życie, daj jej łaskę, wiarę, wiarę w cud, odnowienia jej życia. Panie, Ty, który przechadzasz się teraz pomiędzy nami, który uzdrawiasz, który uwalniasz, proszę Cię przez ten gest dotkniętej ręki, dotknięcia. Przyjdź dzisiaj i dotknij każdego z nas. To jest taki moment, dzisiaj właśnie, kiedy spotyka się dwoje ludzi, Jezus i Ty. Jezus niósł swój krzyż. I każdy z nas ma w swoim życiu swój własny. On Ciebie bardzo dobrze zna i bardzo dobrze zna Twoje ciężary. Wie, z czym się borykasz, co nosisz, a co nie powinieneś nosić, co powinieneś oddać dzisiaj. Jezus wskazuje nam to, jak bardzo wielu z Was martwi się o swoje dzieci. Często na wyraz. A Bóg je po prostu kocha. Chcę prosić Was dzisiaj, ażebyście oddali Panu Jezusowi. Porozmawiali z Nim o swoim własnym krzyżu. O tym, co jest trudne w Waszym życiu. Dlatego, że Jezus obiecał każdemu z nas Ducha Świętego. Moc, która płynie z wytrwałości i z tego, że będziemy razem z Nim szli. Pomyśl o sobie, na której teraz trzymasz swoją dłoń, że Jezus zrobiłby to samo. Modliłby się o Ducha Świętego, którego oddał dla nas na krzyżu. Oddał nam swojego Ducha, ażebyśmy żyli mocno w wytrwałości. Powierz Panu Bogu tą osobę, za którą się teraz modlisz. Wszystkie Jego krzyże, Jego zmartwienia, jej niemoce. Trwajmy tak przez chwilę i prośmy, tak jak Jezus by to zrobił, o moc z nieba dla tej osoby. O Ducha Świętego.
przez modlitwę kogoś o Boga. Moc. Się rozstać. Ja byłam wtedy w klasie maturalnej, decyzja
siedziałam w tym momencie. I to z tym związało się też z czasem, gdzie pomimo niezadanej natury nie dostałam się na jedno z tych, na które aplikowałam, gdzie nie wyszło mi nic z tych rzeczy, o których marzyłam, które pragnęłam, po prostu sytuacja mnie przerosła. Natomiast to, co było najtrudniejsze w tym wszystkim, to mam poznała w domu, w którym mieszkałam, dlatego że w moim sercu zaczęła się rodzić ogromna nienawiść do człowieka, z którym mieszkaliśmy. No, nie miałam za bardzo innej opcji, chciałam mieszkać w domu. Nie miałam właśnie nikogo znajomego, ani żadnego zabezpieczenia ekonomicznego, dopiero zaczynałam studia w cudownym danym miejscu. I wszelkie takie, wszelkie święta spędzane razem, wszystko to, co się działo, to było dla mnie naprawdę kosztem i mordęga, dlatego że zewnętrznie miałam taka chłodna uprzejma, nie pokazywałam nic po sobie, a wewnętrznie mnie kipiało. Z takim też potrafiłam rozmawiać na temat tej sytuacji, a kiedy próbowałam z kimś rozmawiać, to zazwyczaj było po prostu trafiałam na osoby, które totalnie nie rozumiały tego, co czuję. Widziałam przeszkodę nawet słów, żeby opisywać. I taka sytuacja trwała, a z drugiej strony ten przyjazd do Łodzi było takie miejsce w moim życiu, gdzie z uwagi na to, że nie znałam nikogo, będę zaczęła mieć bardzo dużo wolnego, niezagospodarowanego pewnego czasu, którego nie chciałam spędzać w domu, bo znowu uciekałam. Może nie tak, że pakowałam walizki, ale tak to momentalnie, tak często jak tylko mogłam, wracałam tam w zasadzie tylko na noc. I to był taki czas, kiedy zaczęłam tu przychodzić na spotkanie grupy, która się modliła w kościele. Bo akurat miałam czas, bo byli tam ludzie, również w moim wieku też trochę starsi, którzy mogli mi zaoferować trochę radości, którzy mogli jakoś na danym czasie w życiu. I na tych spotkaniach zaczęłam, chociaż wydawało mi się dobrze, że znałam Pana Boga, to zaczęłam go poznawać jeszcze z takiej innej, bliższej strony. Moje życie, moje serce zaczęło się zmieniać, zaczęło się ruszać, zaczęło pragnąć czegoś więcej. I to było najtrudniejsze, na początku takie dwie sytuacje. Jedna to wspólnota, Kościół, Pan Bóg, a druga to właśnie ten mój dom, gdzie nie widziałam żadnej nadziei na poprawę, gdzie nie wiedziałam, co mogłoby się zmienić, co mogłoby się stać, gdyby się przez najbliższe lata coś zmieniło. I sytuacja trwała do momentu, kiedy zostałam zaproszona na rekolekcje, takie rekolekcje prowadzone właśnie niedaleko Łodzi, w 9 minut wyjazdowe, w Milczeniu. I tam, na tych rekolekcjach jednego dnia była zachęta do przebaczenia. Ja zaczęłam wymieniać wszystkie osoby w swoim życiu, które wydawało mi się, że byłoby dobrze przebaczyć. A w przebaczeniu doszłam do tego drugiego męża mojej mamy. I co się wtedy stało? Po pierwsze, uświadomiłam sobie, że rzeczywiście no jest coś takiego, jest jakaś zadra w moim sercu, że tu jest jakaś krzywda, jakaś rana, która po prostu mi przeszkadza. I ponieważ na tych rekolekcjach miałam bardzo szczere pragnienie zrobienia czegoś ze swoim sercem, pójście dalej w życiu, pomyślałam sobie, że to nie może trwać wiecznie, że ja teraz chcę to skończyć. Chcę powiedzieć przebaczam, iść dalej, żyć swoim życiem, zostawić tę sytuację, wszystkie konsekwencje, jakby chcę wypuścić wolno. I pomimo tego, że miałam w sercu taką decyzję, że próbowałam, no była mi jakaś taka mentalnie przekonana do tego, że to jest ten moment, to próbowałam kilka razy, tylko w sercu, tylko wewnętrznie, bez słów, powiedzieć słowo przebaczam i nie mogłam. Po prostu za każdym razem, kiedy sobie myślałam o tym, że teraz przebaczę, wracało do mnie całe poczucie krzywdy, całe to doświadczenie, że ja nie zagadniłam przecież nic w tej sytuacji. Wracało do mnie to, jak to boli i po prostu nie mogłam. I powiem wam szczerze wtedy, że ja się przeraziłam. Dlatego, że ja wtedy miałam 21 lat, pomyślałam sobie, czy 20 nawet, że nie wiem tak naprawdę jeszcze, co to jest miłość. A tak dokładnie znam słowo nienawiści. I to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłam, że rozwód moich rodziców i moje życie w Łodzi to nie jest tylko jakaś zewnętrzna trudna sytuacja, która mnie tak naprawdę nie dotyczy, z której sobie jakoś tam radzę, odwiedzam dookoła, ale że to moje serce jest czarne, chore, że to moje serce potrzebuje nawrócenia, to moje serce jest związane, skrępowane przez nienawiść. I po raz pierwszy przyszłam wtedy do Boga.
jestem, żeby zmienił cały świat dookoła mnie, moich rodziców, ludzi, wszystkich, ale żeby zmienił moje serce, żeby uwolnił moje serce. I przyszłam z tym w bardzo prosty sposób, poszłam po prostu do spowiedzi, której tak naprawdę wypłakałam w tym księdze, bo że ja nie potrafię widzieć nic dobrego w miejscu, w którym mieszkam, że potrafię tylko rozpamiętywać o szczerze, że wyszukuję okazję do szukania, do wytknięcia, gdzie wnętrze jest zła, że po prostu nienawidzę z tego serca i nie jestem w stanie z tym nic zrobić. I to była zwykła spowiedź, może trochę dłuższa, może trochę bardziej szczera, ale po której pozornie się nic nie stało, bo wyszłam niby taka sama, jak weszłam. Ale jedna rzecz się zmieniła, dlatego że moje serce w tej spowiedzi było wolne. I od razu po wyjściu z niej byłam w stanie powiedzieć słowo przebaczam. I z tym słowem, z powiedzeniem tego słowa wiązało się tym doświadczeniem, bo ktoś mi odciął po prostu ogromny ciężar z plecy. Nawet wręcz fizycznie się czułam, bo byłam lżejsza. A nawet nie miałam świadomości, że go zginam. I najłatwiej było powiedzieć, że potem już było jak w bajce i życzę, że niedługo jeszcze jest dnia, ale wielu z was mówi te prewencje na to pewnie, a nawet ja wiem, że nie jest tak w życiu. Natomiast od tego momentu zobaczyłam zmianę w tym, że rzeczywiście mój sposób patrzenia, nazywania rzeczy w domu stał się wolny. Czyli jeśli widziałam coś, co mi się nie podobało, a z czym się nie zgadzałam, to mogłam to wyrazić, potrafiłam to powiedzieć, ale jeśli widziałam coś dobrego, to też potrafiłam to nazwać, bo moje oczy nie były nastawione tylko na słowo. I co jest dla mnie najważniejsze w tej całej sytuacji, że ilekroć dzisiaj stale słyszę, co mnie przeraża, a często tak staje. Ilekroć dzisiaj staję przed jakimś przebaczeniem, które wydaje mi się niemożliwe, przed jakimś marzeniem, które wydaje mi się niemożliwe do zrealizowania, czy przed czymkolwiek innym, co jest większe dla mnie, to przypominam sobie, że już jedna taka sytuacja bardzo trudna, bardzo nieprzerastająca w moim życiu była. I przeszłam ją nie dlatego, że poradziłam sobie sama, ale dlatego, że mój Bóg jest większy od każdego nieprzebaczenia, od każdej nienawiści, od każdego związania i od każdej góry, którą mi w życiu przerasta. I dzisiaj tutaj przyjechałam i z całego serca mogę to podziękować za to, że dzisiaj mogę to mówić o tym i czuję to, tak mogę żyć. Życie, które jest wolne i szczęśliwe, w którym Pan Bóg porządkuje moje serce, chce być moim przyjacielem, w którym czuję, że warto jest żyć, warto jest żyć. Chwała Panu Bożemu. Być może wielu z was staje też przed różnymi trudnymi sytuacjami w waszym życiu. Tak jak mówiliśmy teraz też podczas modlitwy prowadzonej przez Karolinę i przez ojca Pawła, tak teraz ja chciałabym pomodlić się za was w waszej intencji. To jest taki utwór, który powstałam parę lat temu, który właśnie mówi o tym, że nie ma takiej drogi, której nie można by przejść z Bogiem, nawet jeśli wydaje się niewiadomo jak smutna, niewiadomo jak cienna. I też dzisiaj rano, też nie tylko dzisiaj, bardzo często w jutrze, w niedzielę, jest takie czytanie, które mówi o tym, że nie bądźcie smutni. Nie bądźcie smutni, bo ten dzień jest poświęcony Panu. I tym utworem chciałabym się teraz za nas pomodlić, właśnie w tej intencji, żebyście w tych wszystkich sprawach, wielkich, ciemnych, trudnych, nie byli smutni. Jeśli kogoś coś z tej piosenki poruszy, czy słowo, czy melodia, to proszę was bardzo o to, żebyście pozwolili Bogu teraz działać w swoim sercu, bo on jest Bogiem dobrym, który może przemienić wszystko. Thank you.
każdego z was zaprosić do tego, żebyście i wy swoje niebo otworzyli Panu Bogu. Dziękujcie Mu za wszystko, co jest waszym niebem. Pomyślcie przynajmniej o jednej rzeczy, za którą chcecie dzisiaj powiedzieć dziękuję. Uwielbiam Cię, jesteś dobry. Spójrz wokół siebie. Spójrz na swoje dzieci. Spójrz na Twoje życie. Na to, że Pan mówi do Ciebie. Otwórz się. Zobacz, że ja daję dobre życie. Daję Tobie obietnicę dobrego życia. Otwórz się tylko na Twój głos. Chciałbym, żebyśmy uwielbiali Pana Boga, który rozwija przed nami swoje niebo. Otwórzmy przed nim własne. Wpatrzcie się w twarz, w
przeszedł do życia z martwych wstań. Po to, żeby dzisiaj tutaj z nami być. I pozwólcie mi powiedzieć, co się na temat waszego życia. Śpiewajmy, wyśpiewujmy naszą wdzięczność.
Yeah.
wszystkich namocnych w duchu przystało, ale do tego błogosławieństwa chcę was poprosić o powstanie. Każdy z was wie, do czego potrzebujecie tego błogosławieństwa. Każdy z was wraca teraz do swojego domu, do swojego życia. Dostaliście od Pana Boga obietnicę i przyjmijcie teraz to błogosławieństwo jako zapowiedź jego wypełnienia. Chcę zachęcić każdego z was, żebyście na moment błogosławieństwa wznieśli swoje ręce do góry, ale bardzo wysoko. Panie Boże, Ty widzisz nasze wzniesione dłonie. Chcemy prosić Ciebie, żebyś zlał na nas swoją łaskę, moc i wierność, bo wiemy, że Ty jesteś wierny swoim obietnicom. I chcemy teraz prosić Cię o Twoje błogosławieństwo, bo Ty nas kochasz. Błogosławieństwo wszechmogącego Boga niech zstąpi na nas i pozostanie z Panem na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Panu. Oddajmy Panu Jezusowi chwałę jeszcze raz. Przez Boga.